dniu 30 maja Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz TKKF Niedźwiadek zorganizowali czwarty turniej koszykówki ulicznej Blacktop. W turnieju wzięło udział 30 drużyn ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Łukowa. W wyniku zaciętej rywalizacji klasyfikacja czwartego turnieju koszykówki ulicznej Blacktop ukształtowała się następująco. Kategoria chłopcy rocznik 86 i młodsi. Kosmici w składzie Paweł Radomyski, Krzysztof Kieruch, Michał Daniluk, Maciek Pytlak. Czarne Pantery w składzie Zbyszek Wiśniewski, Robert Nurzyński, Tomek Ponikowski. Rakersi w składzie Tomek Goławski, Ola Sosnowska, Kamil Adamiak, Paweł Siemionek. Kategoria chłopcy rocznik 83 i 84. Giganci. W składzie Tomasz Gniadzik, Krzysztof Sałasiński, Piotr Górzyński, Grzegorz Kaczor. Żule, Tomasz Nizioł, Paweł Jurek, Mirek Jurkowski. Bombardierzy. W składzie Adam Kopeć, Paweł Kopeć, Tomasz Górdziel. Kategoria dziewczęta. Farfocle. W składzie Magda Kopeć, Magda Bednarczyk, Katarzyna Nowicka. Nagrzane Latynoski. Ola Klamka, Ewelina Wąsiewicz, Marzena Młynarczyk. Katy w składzie Ania Sosnowska, Sylwia Zielińska, Magda Pruchnicka. Kategoria chłopcy szkoły ponadpodstawowe. LO numer 2. Krzysztof Czerski, Michał Zemło, Przemek Smolarz. Pontony w składzie Łukasz Okoń, Piotr Jurek, Tomasz Matyjasek. PPTW w składzie Przemysław Sałasiński, Przemysław Michalczyk, Tomasz Wielgosz, Włodzimierz Wysokiński. Sponsorem programu są Młyny Zbożowe Żabczyńscy, producent mąki Tota. Tota, dobra mąka.